Dzisiaj jest ze mną bardzo smaczna banda, niesforne ziarenko i wzorowe jajo, ale tak jak tu widzicie, już tutaj wystają jeszcze z tyłu ich kumple, kolejne pyszności, które już są zapowiedziane przez wydawnictwo Harper Kids. Cała ta banda jest pod patronatem aktywnego czytania. Calutka, z czego bardzo się cieszę, bo to są zabawne, ale też ważne, ważne książki. A ja Wam chcę opowiedzieć o jajku i o ziarenku. Ja nazywam się Anna Jankowska, jestem pedagogzką, jestem bookmarketerką. Od kilku lat opowiadam Wam o książkach dla dzieci i młodzieży. Wszystkie moje opowieści znajdziecie zebrane na blogu Aktywne Czytanie. Wejdźcie tam, bo tak jak wspomniałam o grejpfrucie i ciastku, one są w zapowiedziach i tam są też zapowiedzi masy innych książek, na które czekamy i których nie możemy się doczekać i wybieram tylko te najfajniejsze, o których chcę Wam opowiedzieć. A teraz już zaglądamy i już Wam opowiadam, dlaczego powiedziałam wcześniej, że te książki są moim zdaniem bardzo ważne. Bardzo ważne. One opiekują się odpornością psychiczną i pokazują, że zadbanie o siebie jest czymś, co zależy głównie od nas. Oczywiście, że okoliczności każdy z nas w swoim życiu ma różne, natomiast powinniśmy być dla siebie ważni. Powinniśmy być. Kiedyś usłyszałam od jednej psycholożki coś takiego bardzo pięknego. My powinniśmy traktować siebie jak najlepszego przyjaciela, być dla siebie najlepszym przyjacielem. Wyobraźcie sobie, że przychodzą do nas goście do domu i wyobraźcie sobie, jak ich traktujecie. Oczywiście zakładam, że to są ludzie, których lubicie. Podajemy im pyszne jedzenie, chcemy, żeby się u nas dobrze czuli, odzywamy się do nich miło, żartujemy, uśmiechamy się, bo ich lubimy. I właśnie takimi najfajniejszymi gośćmi powinniśmy być przede wszystkim dla siebie i mniej więcej o tym w zabawny sposób opowiadają te dwie książki i ogólnie cała ta seria. Myślę, że zacznę od Niesfornego Ziarenka. To są ilustracje przedstawione tak, wiecie, komiksowo, jest to wszystko tak rozrysowane, więc tekstu jest tutaj niewiele, natomiast przesłania, ja bym powiedziała, że jest bardzo dużo. Poznajemy tutaj ziarenko i pokażę Wam taką stronę, gdzie je poznajemy. Ściągnięte brwi i taka groźna mina, to jest ziarenko. Jak człowiek widzi takie ziarenko, to chciałby się odsunąć, no żeby z ziarenkiem przypadkiem nie zadrzeć. I faktycznie ziarenko jest uznawane za niesforne. Cóż takiego niedobrego wyczynia to ziarenko. I tutaj mamy wszystkie jego grzechy wymienione. I faktycznie ziarenko no nie zachowuje się miło i uprzejmie. Podkreślam słowo zachowuje się. To trochę co innego niż ziarenko jest. Ono tak się zachowuje, bo za tymi zachowaniami stoi pewna historia. I jeśli patrzymy wyłącznie na te zachowania, to oczywiście, że możemy powiedzieć fe, wstrętne, niesforne ziarenko, nie chcemy się z nim w ogóle zadawać. Ale jeżeli zadamy sobie trud, żeby dowiedzieć się, co się stało w życiu ziarenka, w głowie tego ziarenka, że te brwi tak się ściągnęły, można tę historię poznać i ziarenko nam ją opowiada. Kiedyś miało szczęśliwą, wesołą, radosną nowinę i takim też było ziarenkiem. Ale w jego życiu wydarzyło się coś smutnego, coś tragicznego w życiu całej rodziny i stracił rodzinę i przeżył mnóstwo grozy, w sensie przeżyło to ziarenko i jak już te wszystkie zdarzenia, można powiedzieć, złe minęły, to ziarenko przestało być tym radosnym, uśmiechającym się i zaczęło być właśnie takim. Po to, żeby się obronić, żeby już nigdy więcej w jego życiu nie wydarzyło się coś tak dramatycznego. Te zachowania, które my dzisiaj znamy z początku książki, to jest sposób obrony przed, no właśnie, zagrożeniami, których ziarenko się spodziewa. I to, co jest najfajniejszego pokazane w tej książce, to jest wyjaśnienie, że to jest strategia taka, można powiedzieć, trochę na krótką metę. To znaczy, można się tak obudować i być takim niesfornym ziarenkiem i nie dopuszczać do siebie żadnych innych emocji, żeby się po prostu nie dać zranić następnym
jednym razem, ale też jak budujemy taką skorupę grubą i kryjemy to wnętrze w środku, odsuwamy od siebie potencjalnych przyjaciół, potencjalnych bliskich, osoby, które mogą nam pomóc sprawić, że znowu poczujemy się radośni. I ziarenko doszło do takiego wniosku samo. To znaczy pewnego dnia podjąłem ważną decyzję. Odechciało mi się być niesfornym ziarenkiem. Chciałem znów być sobą. I niełatwo z powrotem być dobrym po tak długiej przerwie, ale bardzo się staram, dzień po dniu. Kolejna jakże niezmiernie ważna rzecz. To nie jest tak, że jak się podejmie taką decyzję, to już od następnego dnia raz, że my zachowujemy się już w porządku, już idealnie i zawsze, a dwa, że inni od razu zaczynają nas postrzegać inaczej. Nie, na to wszystko trzeba zapracować. I zostawiłam też zdjęcie tej strony na blogu Aktywne Czytanie w recenzji, dlatego że ta strona jest genialna, bo mamy już tutaj to ziarenko, tam wcześniej było pokazane, jak ono się stara, że czasem się udaje, bardziej, mniej, ale się stara codziennie. I zobaczcie, mamy tutaj orzeszki, które znały ziarenko wcześniej i jeden mówi: o, patrzcie, niesforne ziarenko idzie, a ta pistacja tutaj mówi: wcale nie, bardzo się zmienił ostatnio. I tutaj już mamy uśmiechnięte ziarenko, które usłyszało właśnie to, co mówiła pistacja, i co? I się uśmiecha, bo jest nadzieja. To wszystko jest w takiej zabawnej otoczce, więc tyle poważnych momentów i dyskusji i tematów, ale no właśnie w książce, która jest zabawna. I też jest przezabawnie narysowana, co nie jest bez znaczenia. Nawet chyba bardziej śmieszna momentami jest ta druga książka, Wzorowe jajo. I teraz, takich wzorowych jajek myślę, że w każdym domu znajdziemy całkiem sporo, bo często rodzice są takim wzorowym jajem, którym zależy na tym, żeby wszystko było od linijki, wszystko było idealnie, żeby dzieci się też zachowywały zawsze, słowo klucz, zawsze wspaniale. Bierzemy na siebie za dużo i naszym życiowym celem jest sprawienie, żeby inni się zachowywali tak jak my byśmy chcieli, czyli wzorowo. Często też starsze rodzeństwo miewa taki dylemat, zwłaszcza jak już wyrosną na dorosłych ludzi. To są najczęściej ci ludzie, którzy są bardziej odpowiedzialni, a młodsze rodzeństwo to jest to bardziej takie szalone, takie odważne, takie mniej przejmujące się konwenansami. I my tutaj mamy to takie właśnie idealne jajo, które zawsze robi wszystko według książki, nie? Czyli zgodnie z zasadami i wkurza się i przede wszystkim się stresuje tym, że inni nie robią tak, jak ono by chciało. Ono mieszka w takiej dużej rodzinie i mamy tutaj Mele i Pole, Tolo i Bolo, Jacek, Jaca, Jacenty, Jacula, jest i Glut i Franek i jeszcze jest drugi Franek w tej rodzinie. I cała ta reszta, wiecie, oni są tym rodzeństwem młodszym, czyli tacy są bardzo zwariowani i tak jak wspomniałam, nasze jajo jest tym zestresowane. I zobaczcie, co się dzieje, kiedy chcemy, dążymy do tego, żeby być idealnym i jeszcze bierzemy na siebie dodatkowo wszystkie te zmartwienia dookoła, żeby inni też byli idealni, że to jest nasza odpowiedzialność. Jajko zaczyna pękać, pęka mu skorupka i to jest ten moment, kiedy jajko postanowiło, że stop, albo o siebie zadbam, albo pęknę. Poszło do doktora i lekarz powiedział, pani doktor stwierdziła, że wywieram na siebie zbyt dużą presję, że cisnę sam siebie, żeby pomóc reszcie być dobrymi jajami. I jajo dochodzi do wniosku, że musi na jakiś czas opuścić swoich bliskich i no, pobyć ze sobą. Znaleźć swój głos wewnętrzny, usłyszeć siebie. Na początku było bardzo ciężko. Zobaczcie, jajko tutaj nawet sobie na kamieniach narysowało swoją rodzinkę, ale jak już przeszło ten najtrudniejszy moment, ile tutaj dobrych rzeczy się w jego życiu wydarzyło, a nadal jest tylko ono jedno, prawda? Zaczęło czytać, zaczęło rozmyślać, dbać o siebie i znalazło czas dla siebie. To, co mówiłam o przyjaciołach. Chcielibyśmy, żeby się dobrze czuli w naszym domu i jak jajko spędziło trochę czasu ze sobą i na poznaniu siebie, doszło do wniosku, że jest gotowe, że nabrało siły i że zrozumiało, że nie musi być odpowiedzialne za wszystkich, jest odpowiedzialne za swoje zachowanie i może też czasem odpuścić. Przyznacie, że to są świetne książki,
które będą, są przeznaczone dla wieku, tak naprawdę widziałam na stronie od 3 roku życia. Ja bym jednak rekomendowała 4+, 4 nawet do 8 lat. Dzieci będą zachwycone możliwością spojrzenia na problemy i na różnego rodzaju zachowania właśnie pod kątem idealnego, wzorowego jajka i niesfornego ziarenka. I tak się cieszę, że już szykują się, już niemalże drukują się kolejne części, bo wiem, że ta seria jest po prostu wartościowa.